akademii na kopalniunku. Jest bardzo tanie, a bardzo dużo daje. Wiesz gdzie iść, tak? Gdzie są te goldy? Jak armię wypozycjonować? Mamy DC i mamy piechurów z DC. No nie rozumiem tego posunięcia trochę. Proszę. Czemu tak robi? Może najgorzej, bo oni goldy. Yeah. Oni jeszcze golda biorą. No, mógłby sobie za darmo z kosza robić. Za fut. Nie wiem. Dziwna sprawa. No ale neutral zajęty, fajnie to wygląda. Szkoda, że tego do bossa tutaj nie zabił, który był on banalny. Tak, walkę na neutralu. Oj tak, tutaj już pierwszy. O, teraz pestycy zrobił, to by był dobry ruch, nie? A nie piekurów. Ci sami by mu wjechał w ten. No ale zobacz, teraz nic nie robi. Na razie. Musi uciekać. No na razie nie, ale i tak istotne. No ciekawe czy się Łukasz tutaj da podejść. Jeśli chcemy by wjechał, to było legalne. No i da się podejść Łukasz? Nie da się podejść, okej. Albo? Nie da. Ojej. Salwa poszła tutaj. Okej, no Łukasz sobie zajmuje tego neutrala w górę. Oj, tutaj było blisko chyba. Do zajęcia kopalni. Tam Łukasz chyba już widzi te kopalnie, które są po prawej stronie. Tak. I on już tam idzie, bo Dobosz ma wizję. Są sicze pierwsze o Antbana, więc jest ta walka o neutral jednak. Jest ta walka o neutral. Ale nie rozumiem tego, że on robi tych piechurów z DC. To znam bez sensu. Ma trzy koszary, czyli po prostu Łukasz czeka sobie, żeby na masówkę polecieć, nie? Z koszar. Mamy też jedną stajnię, no. Drugiej raczej ciężko, żeby zrobił. Jak zrobić coś z Litlo, to właśnie tarczę bym mógł zrobić. Tak, na wielolufówki, dokładnie. Bo Antman wystarczy. Antman wystarczy zrobić dwie wielolufówki i całą armię mu zażre, nie? Ciekawe, czy na to. A nawet na muszkieterzy. Na muszkieterów to jest jakaś tam ten. Większa osłona, nie? No dokładnie. Dlatego nie wiem, dlaczego tutaj Łukasz jednak zdecydował, że sobie pójdzie w piechurów z DC, dziwna sprawa. Są sicze u Łukasza, dopiero robi. Tylko za późno. Tego neutrala straci zaraz. Tak, no już całego. Po neutralu już jest. Ale jak zrobiłby dużo naprawdę tych sicze, to by trochę tych muszkieterów mógł zabić. Jest szansa, że Adwan przejmie nację. Nie, chłopy nie zdążyły wejść do kopalni. Patrz. Nie przejmie nacji. Nie zdążyły chłopy wejść do kopalni. Ciekawe czy Łukasz o tym wie, czy nie. Bardzo ciekawe. No i Łukasz to jest na stracenie te sicze trochę, no. Powiem tak, no nie wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o Łukasza. Raczej tutaj ciężko będzie miał nawiązać walkę z Antbanem. No trochę ta nacja jednak zrobiła powiem swoje. Ci, Antban za mocno wjechał tymi muszkami. Jakby teraz zrobił, naprawdę masą by poszedł teraz, łącznie z siczami, to by tych wszystkich muszkieterów pozabijał. Bo muszkieterzy bez upów są teraz. No ale pewnie one nie są za silne. Jakieś upy by weszły pewnie. No ale nie zrobiłby szybko strzelności, to jest najważniejsze. Antban ogólnie powinien sobie pozajmować wszystkie kopalnie żelaza i węgla, bo żeby się nie okazało, że mu braknie ammo, nie? Nie wymienić sobie, bo po prostu nie ma marketu, no ale to samo Łukasza, bo on prawdopodobnie planuje te dragi zrobić, no nie widzę innej tutaj możliwości. On już teraz powinien te dragi chyba klikać, nie? 180 dragów w 5 minut wyjdzie, jak to działa? Czekaj. 2 sekundy na jednego draga, tak? No, czyli już powinien te dragi klikać, żeby wszystkie wyszły. To jest 30 na minutę. No, 180 draga. Powinien już teraz kliknąć. Ja bym zatkał tego neutrala, wiesz co? Bo nie masz nic do stracenia. Piechurów odbudujesz w minutę, nie? A muszkieterów? On nie odbuduje nigdy już potem, nie? Tyle. No tak, no w sumie masz rację. Jakby poszedł całą tą armią tutaj, ma jeszcze 40 mameluków, tak? To i 36 siczy, to po nią bez problemu sobie tutaj dać radę, nie? Antman robi to, co ja jak grałem z nim, nie? Że po prostu zbyt agresywnie i zbyt pewnie gra na tym neutralu. On jakby mu tu wjechał tą armię, to by było pozamiatane. Tak. Robi 150 dragów, Łukasz? 150 tylko? 160. Ciebie tylko tu domków nie brakło Łukaszowi, no zobaczymy. Jak to będzie wyglądało. Ale sam ma się cofnie, spokojnie.
Ale teraz mógł zakłamać. Za szybko tych piechorów da czemu robić, bo nie będzie miał domków. Czysta jeszcze ma miejsce. A domki coraz droższe są. Po 500 jeden, kur. Już tych, no TH też drogie. Wszystko drogie. Jak zrobi tych dragonów, bo zaraz piechury zajmą te wszystkie miejsca. No ale cały czas robi nowe domki, więc... No ale tych domków już nie będzie aż tak rosło, bo ma raz, dwa, trzy, cztery... Ma 5 domków jeszcze, każdy po 25 wydaje. To jest 100 miejsc tylko. Ja powiem tak, no, Randban już powinien myśleć o artach, nie? To jest po prostu, robisz 5 wielolufówek i ta cała armia Łukasza znika po prostu, nie? Ale myślę, że nie będzie robił arta, będzie apował teraz jednostki, nie? Ale to jest bez sensu. Po co apować jednostki, jak możesz całym artem rozwalić mu całą armię, nie? Ale i tak musisz apować jednostki. No musisz, ale kurczę, no art tutaj... Ale zobacz, Anban straszny trolnik tutaj od Pieciela. Patrz, no ma węgla, ty. Co no. On zrobił? No, bo a on sobie zrobił teraz upa chyba. Nie zrobił. Nie zrobił upa. Myślałem, że zrobił upa na szybkostrzelność, żeby tak zeszło. Co on z tym węglem zrobił? A Arta zrobił, okej. No tak chciałeś. No dobra, tylko że potrzebny jest ten upgrade do wielu lufówek jeszcze. A to jest drogi art? Nie, to 2500 węgla kosztuje. A upuje teraz kopalnię węgla. On powinien w ogóle zająć sobie... O, robi teraz to, do wielu lufówek. Ale to jest za późno. To jest za późno, on nie zdąży tych wielu lufówek zrobić. Dobra, mana neutralu kopalnię porobione. Łukasz nie widzi tych kopalni. No, nie ma wizji w ogóle. No Łukasz mógł troszeczkę agresywniej zagrać, według mnie. No nie ma domku, Wandman, no niestety. No, to w tym momencie Łukasz to wygrywa, nie? W tym momencie tak, ale jak wyjdą wielu fuchy, masą to... wiedzie? Ten nie ma tyle prochu, żeby go powystrzelać nawet. Zobacz, Wandman nie ma domków w ogóle. A co dopiero upgrade jeszcze nie weszły. No tak, tak. Tylko tak mówię, no tu robisz parę wielolufówek i wygrywasz grę. No i tyle. Nie trzeba nic, zero kombinacji, nie? A, Wandman słucha. On ma delaya na pewno. To ustawiłeś delaya czy od razu? Nie, bez delaya. A, to oglądałem. Nie no, nie, chyba nie, bez przesady. Dobra. Gwiazdy, koniec. Nawet, nie, nawet ta jedna wielolufówka, dwie nie zrobię aż tak. Nie powystrzela wszystkiego. Musi mieć 5 co najmniej. No, zobaczymy. Zobaczysz, że tutaj Łukasz wiedzie... Na pewniaka i wygra to na spokojnie. Jedzie i rozjedzie. Mamy jedną wielolufówkę, ale to jest za Łukasz mało. Łukasz to ugra łatwo, jak teraz jedzie. Z 5 wielolufówek by było potrzebne. Według mnie. 5 to... No, 5 to... No. Nawet szybkościelności nie ma u Antbana. No, strasznie słabiutko. Jest jedna... zobacz teraz. Antban może go zrajdować? Zrajdować. Może. To... Oj, oj, oj. Może i to. Zobaczymy. Aj, chyba nie da rady. Da rady, da rady. Chociaż nie, bo tam armia idzie sznurkami. Straci te sicze po prostu. Kopie chorów musi cofnąć. Bo straci. No ale zobacz, tutaj jest atak frontalny. Już mamy tutaj drugą wielolufówkę. Jedna już idzie do przodu. No, ciekawe to wygląda. Powinien te domki palić. I powinien lecieć tam w te TH. W TH powinien lecieć, tam w ogóle nie ma obstawy żadnej. Patrz, nie ma domków. Jest pierwsze TH przejęte, akademia przejęta. I tutaj mamy walkę już na dole. Patrzymy tutaj na walkę. No idzie ta wielolufówka do przodu. Bo musiał ustawić bardziej na froncie. Bardziej na froncie i zobaczymy, czy będzie mikrował tą wielolufówką. Dobra, patrzymy się. Na razie strzela w swoje jednostki. Dobra, jest, no jednak, zobacz co się dzieje. Wielolufówka nic nie da. No patrz, cała armia zniszczona tutaj. Ale dobrze, teraz wielolufówka powinna, druga wielolufówka powinna iść na prawą stronę. On ją straci zaraz, tą wielolufówkę w ogóle. Jest tu jeszcze jedna wielolufówka, tylko ja się obawiam, że on tak nieumiejętnie będzie strzelał trochę. Ale maluki mają trochę tego. O, patelny. Dobra, jednak. Delikatnie. Jednak tutaj, Łukasz. No, brakło tych wielolufówek. Brakło wielolufówek. Za późno zaczął je robić Antban, niestety. I po prostu...
Nie no, po braku wszystkiego, nawet jakby miał chociaż szybką strzelność, tak? Bo takimi muskieterami to nie zmniszczy, na pewno, takie ma. Troszeczkę tutaj Antman zapomniał o łupach i jakby zrobił dwa te arty i z 5-6 wielolukówek, to by to wygrał bez problemu. Bo co, po prostu zniszczyłby mu wszystko, nie? Całą armię. No, no dobra, no mamy pierwszą gierkę, mamy z głowy. Teraz będą grać drugą. Okej. Hasło to samo. 1K15, tak? Chyba muszki też, że bez szybkostrzelności są gorsze niż dragony z Diplo. A, to na pewno. To na pewno, nie ma co nawet z tym dyskutować. Dobra, Łukasz Anban, teraz 1015. Bez capture'a. Z marketem, z DC i z artem. Okej, dobra. Także czekamy teraz. Ja chyba postawiłem tą grę, że Adbon wygra. Tak? Tak, chyba tak. Ja nie obstawiłem nic, bo mówię... W sumie nie patrzyłem nawet... O, musiał zobaczyć tą akurację. Nie, tej gry akurat nie obstawiłem. Nie, myślałem, że to ta gra, ale to jednak nie. Tam powinno być napisane od razu, kto jakie ma rację i jakie zasady. Bo tam, kto ja muszę szukać, patrzeć, mi się nie chce. Okej, zaraz tutaj będziemy drugą giereczkę grać. Raptor, ale to... Nie no, Raptor, wyjdź i ja ci powiem, kiedy wejść, dobra? Bo będzie mi się źle przełączało. Jak wbije Łukasz, to wtedy cię wpuszczę. Słyszysz? Halo? Raptor. Nie rozumiem, po co chodzi? No o to chodzi, musisz wyjść i wejść. Ja ci powiem, kiedy, żeby się lepiej przełączało. Ja ci powiem kiedy. Poczekaj. Zamiast oglądać, to byś grał te swoje mecze. To co? Co? No, możecie wchodzić. Dobra. Teraz co? Raptor plusa kliknij. 1015? Tak, 1015. Działa normalnie, tak? Tak, i bez capture'a. Bez przyjmowania. No, co na muszki też powinni grać. To prawie jak w turnieju Ultela. Kogo? No, Ultela. A to nie wiem, nie grałem. Są dwie szkoły, nie? Możesz zrobić szybko, jechać w piki i zrushować. Zrobić draga i jechać z tematem. A na muszki, no to musisz uważać, tak? Bo musisz dobrze przekampić, bo możesz nie zdążyć z upami wszystkimi, tak? Na pewno nie zdążysz wszystkich. Czy z upami na pewno nie zdążysz, ale to trzeba dobrze przekampić. Ale żeby zrobić dwie szybkościelności chociaż, nie? A to nawet na 5K15 nie zrobisz dwóch szybkościelności na patę. Ty gadasz, ja na 1.15 robiłem. Ale... No to nie wiem, no. Czy, jakim kosztem, to chyba kosztem stajni albo czegoś, bo przecież to na pewno ci braknie. Nie, wszystko było... Niemożliwe to jest, Matt. Być na może, okej. Okay. Na 5K15 nie robisz na PTQ. Może w 17 minucie, wiesz? Może w 17 minucie, ale no w 17 to przeciwnik nie dochodzi jeszcze, tak? No mówię jeszcze o takiej kamperskiej bardziej postawie, tak? Jeszcze mam przekątną teraz tutaj. No, to tym bardziej. Ale też na tym poziomie myślę, że piki plus duża ilość dragów będzie dobra opcja, nie? To no. Jest opcja na wygraną bardzo łatwo. No być może, zobaczymy co tutaj chłopaki wymyślą. Tylko że właśnie granie na dragi to jest niszczenie sobie
late game'u, bo jak nie uda ci się, to już rywal ma... Jak cię raz nie uda, to stanie, możesz się poddać. Jak cię raz nie uda, to możesz wyjść z gry. Taka prawda. Bo ten rywal ma muszki i ma jeszcze stajnie i ten, a ten nic nie masz. No, taka prawda. Ale tu jest przekotne, to ja myślę, że oboje pójdą na muszki, bo... Adban na pewno. Mi się wydaje, że nie wiem. Mi się wydaje, że Adban na pewno, Łukasz nie wiem. Ciekawy będzie na neutralu, bo wiesz, ktoś zajmie kopalnię, to już jej nie możesz stracić, nie? Chyba, że już armaty tam ciągną. No tak. Bez przyjmowania. Zobaczymy, co tutaj wymyślą. Anban na razie widzi tylko jednego golda. Oj, Łukasz robi kuźnie, po co? Jak nie... Czemu marketu nie robi? Delikatny trolling. Od strony on teraz nie będzie stać na... Musi drewno i zobacz, postawił już koło kamienia. Będzie nią daleko troszkę. Ale dobra, no trudno. Jak no market, normalny. No wiem, ale mówię, że Łukasz myśli, że to no market jest. Ty, on słucha, ty. Patrz. Nie może być. Łukasz, prosimy o wyłączenie streama, bo ja nie mam delaya, więc nie ma podsłuchiwania. Co to za oszustwo? Będziemy powtarzać gierki zaraz. Nie, ale... Jak będziesz podsłuchiwał? Ja mu napiszę na Discordzie. Chyba napi... Irona? Bez sens. Dobra. No, Łukasz gra piki. Adman jeszcze czeka. Jeszcze czeka, tutaj jest decyzja. A nie wiem dlaczego. Aha, Adman sobie chyba zbiera. Ale czemu on zbiera kamień? O co tu chodzi? Dobra, poszedł na drewno. Czemu żelazo zbiera? Ja nie wiem. Nie no, ja po prostu od następnej gry ustawiam 3 minuty delaya, bo to bez sensu. A ma zrobić sobie żelaza, a chyba myślał, że golda sobie zrobi. No, trochę tak. Ciekawa sprawa tutaj wyszła. No nic. Pierwsze kopalnie tutaj. Anban taktyka jest, wydaje mi się, trochę lepsza. Ale mógłby już też wymieniać trochę, żeby robić te baraki i tak dalej. No ma te 2 TH, no ale okej, okay, no ale inne rzeczy też trzeba robić. Kopalnie trzeba robić, baraki trzeba robić. No bo Łukasz na masę pójdzie, widzisz? No, Łukasz gra rasha na piki. No, Adman wydaje mi się, że też musi już tak zagrać, no bo jednak jest 10 minuta, no już tych muszków to za dużo nie wyjdzie, no. Adman będzie chyba robił te muszki, co? No właśnie zastanawiam się to, co będzie robił. Zaraz zobaczymy. Ale jak będzie muszki robił, to będzie chyba bardzo mało, jak jeszcze nie zaczął. Bardzo mało będzie. Bo to już 5 minuta, 15 minut. Są muszki Adbana, czyli Adman po prostu na kampa poleci. Muszki. No, będzie kampił. Nie da rady. No, wydaje mi się, że to już za późno. Tutaj by trzeba było goldy już robić kolejne 4, żeby były, a tu dalej są tylko 2. Zbiera na razie żywność, bo nie ma akademii. Nie może siekierki zrobić. Nie widzi tych goldów, nie odsłonił sobie Anbon mapy niestety. Więc lipnie to wygląda jak na razie. No Łukasz Eko ma na razie trochę lepsze. Niby ma mniej chłopów, ale jednak 4 goldy już stoją. Już jeden jest zupowany nawet. I
tutaj zanim ten drugi barak będzie odbana, to minie sporo czasu, bo po prostu nie ma golda, bo mam za mało goldów zrobionych. Teraz dopiero trzeci gold idzie. Teraz dopiero pewnie będę... Drugi barak, Łukasz. No, to Łukasz trochę lepiej to wygląda pod względem ek. Inny obóz, ale będzie brany. Dobrze. Będzie. Ja on mam dopiero teraz widzi czwartego golda, to jest bardzo późno, jest ósma minuta. Do Łukasza te cztery goldy już stoją od 2-3 minut gdzieś. Ale mam siekierkę wantbana, no zobaczymy jak to tu wyjdzie. To powinien być ten drugi barak szybciutko stawiany. Gold już jest, kamienia nie ma. Będzie wymieniał pewnie zaraz chuda na kamień, dokładnie. No i drugi barak idzie. Okej. No i na neutral. Jest neutral Łukasza. Z jednej strony Antman próbuje zrobić góry. Powinien tam wysłać trochę więcej wojska. Chyba całe wojsko nawet bym wysłał. Jeżeli... A dwa piki ma. Jak to przejmie? Jeżeli Łukasz zajmuje neutral na dole, no to Antman powinien zajmować neutral na górze, tak. Raczej tutaj konfrontacja na piki to ja bym nie polecał. Łukasz widzi tego palnie. O, idzie po nim. Tak, widzi, ale Antman też widzi kopalnię na dole. To jest ciekawe, czy on tam po prostu podeśle armię, żeby... Ale już nie zdążyłby i tak. To jest ten minus, że ma muszkieterów i muszkieter nie tego, nic czyli, nie zrobi. No niestety tutaj... Znaczy, niestety. Przejmie cały neutral, Łukasz. No dobra. Według mnie Antbon powinien zostawić tak z 10 chłopów w żywności, a resztę wszystko na drewno rzucić. I upować goldy. Robić stajnie, DC, tak? To jest ważna rzecz, bo mieć tej armii. No, bez sensu. Nie wiem, Antbon chyba na trzecie TH zbiera, tak mi się wydaje. Będzie wymieniał zaraz fooda na... A nie, jest stajnia, okej. Okay. Są te goldy upowane. Dobra, tego neutrala tam obronił u góry, no powinien go budować, jak już tam stoją chłopy. Dwie kopalnie już stoją na neutralu Łukasza. Idą piki, ale te piki to nic nie zrobią, no to ta kopalnia się tam będzie stać i trudno, nie? Już się jej nie zniszczy. To jest taki trochę minus gry z kapczerem. Więc pierwsza stajnia jest. Łukasz pewnie nawet stajni w ogóle nie będzie robił, tylko po prostu zrobi DC i kliknie dragi, tak mi się wydaje, że tak to będzie wyglądało. Powinien... Diplo, teraz? Będzie czy nie? Diplo, no. No, ale powinien też robić kopalnię. Kopalnię węgla i żelaza. Na samym surowcu. To sobie wymieni chyba. Znaczy nie, też będzie robił, mi się wydaje, ale teraz sobie wymieni. Trochę. Nie, powinien wszystkie zająć te kopalnie, tak naprawdę. Znaczy teraz zbierał na Diplo, tak? A teraz mi się wydaje, że będzie dopiero robił. No i zobacz, znowu jest błąd, że robi piechurów zamiast tarczowników. No ale... O, zmienił, okej, okay, zmienił. Skapnął się w porę. No tak chyba z przyzwyczajenia, bo zawsze się robiło od piechurów, nie? No ale to w Kozyks 1. Tutaj rzadko się robi. No tak, znaczy na 0 peta się robi tylko, nie? Na 0, no. A z kolei u Antbana są tarczownicy, czyli jest git. Antban przeczuwa pewnie, że to będzie... Antban to powinien się obwarować płotkiem, najlepiej podwójnym i se stać za nim, nie? No, tu jeszcze jest tylko jakaś opcja, ale ja taką zrobił, armią, bo... no to teraz by przegrał, nie? No tak, tak. Bez dragów, na tym płotek. Ja bym zrobił płotek. Bo jednak musisz przykampić, tak? Każda minuta to ciebie jakby... przybliża do zwycięstwa, tak? Każda minuta. Z każdą minutą jesteś silniejszy na muski. Na dragi, więc żeby przeciwnik się nie zraszało, to robisz płotek po prostu. No i tyle, nie? Zawsze to coś. No to jest... Już chyba czas, żeby robić dragi, bo to jest... Tak. To już powinny dragi 13 minuta zaraz. Ale już ma wymieniony gold, także będzie zaraz, za chwileczkę, zaraz chyba będą te dragi klikane. Bo zobacz, on nie ma w ogóle surowców, co on kliknie te dragi i czym będzie strzelał? Nie ma kopalni, żadnej węgla. Jedną kopalnię żelaza. Według mnie to Łukasz ma szansę, że to przegra, nie? Bo... No co, kliknie te dragi, no ale czym będzie strzelał? No jest płotek, ale ile ma chłopami on to buduje? Dwoma, więc na pewno nie zdąży. Nie, pięcioma, dobra, z dwóch stron, ale to też nie zdąży. On musiał z 15 chłopów dać do tego płotku.
Przede wszystkim za mało jest spuszczanych chłopów na neutral, nie? Jeśli nie ma przyjmowania, to bierzesz wszystko. Wszystko bierzesz, co się da, no. Wszystkie goldy przynajmniej, no. Tak. A potem może, potem resztę. Dokładnie tak. O, teraz dopiero dragi idą, 130 dragów. No Łukasz postawił jedną kopalnię węgla, to jest za mało, on nie będzie miał o czym strzelać. No to Łukasz może tego nie wygrać, bo bardzo szybko trochę za późno dragi robi. Ale to musi... Adban sobie, wiesz jak to będzie wyglądało? Adban sobie stanie w młynie na z tym... Na Stengrandzie? Łukasz się podpali, zaatakuje i przegra. Ja uważam, że tak będzie po prostu. Tak, takie mam przeczucie po prostu. Przydałoby się, że przede wszystkim zupował jeszcze te z tych strzelców. I... O, czemu nie mają robić dragi? Zobacz, 80 draga u Adbana. To nie jest głupie w sumie. No jest ten grant u Adbana, jakbyś słyszał. Ale no to wiadomo było, że tak zrobię, to nawet by nie musiał słyszeć. No ale od razu. No dobra, nieważne. Nie, od następnej gry i tak delay idzie 3 minutowy. Bo ja widzę, że tutaj ale chłopaki zamiast grać to podsychują. To dragi z Diplo to jest dobry pomysł, bo dobry, potrzeba dobry. Ci jak najwięcej strzelających, no. O, są muki. A nie, jednak jest DC, więc to można palić te kopalnie, więc to nie jest takie też, wiesz. No i patrz, nie ma capture'a i no, te sicia sobie gonią tam, no. Fajnie sobie latają, no. Zobaczymy, czy Łukasz zaatakuje. Ale on znowu nie upgrade'uje sobie muszkieterów, to jest. Tak. O, szkodność jest. Dragi a jeszcze w koszarach nawet nie ma. W koszarach to jest sama. Musi być ten, to są to jest takie plus 5 do ataku, nie? Dokładnie, no to te łupy to must have jest. O, teraz upgrade'uje. Dobrze. Dobrze, opamiętał się w porę. Wszystko dobrze, że stream działa. Tak. Opamiętał się w porę. Nie trzeba patrzeć, czy stream działa, słuchaj, wszystko widać. Wszystko widać. Wszystko widać. Ale jest jeszcze art, więc tego arta też można by było tutaj... Znaczy, no ja powiem tak. Łukasz powinien sobie łuczników tutaj, o, idzie z łucznikami i palić mu te kopalnie w koło wszystkie. Się ruszy wtedy z tego Stonegranda. Ale jest już, jest... Tak zaatakował, blisko już jest, no. Że już z tego nie wyjdzie, w sensie, że już musi zaatakować. Ale zobacz, Antman się rusza, nie wiem po co. Na stracenie chyba dragu. Chyba tak. Na stracenie. Za dużo, za mało domków, to trzeba trochę armii stać. Żeby nowa wyszła. Świeża krew. Dobra, co my tu mamy? Mógłby Antman kliknąć sobie upa w akademii do siły strzału. Na pewno by to pomogło. Zobaczymy, czy kliknie. Jest art. Dobra. W porządku. No i tutaj atak jest na Stengranda. No oj. Zobaczymy, co to będzie. No Adman tutaj mikruje. Oj. No nie skończy się. Adman to powinien co wygrać, ale... To jest, ale zobacz, co on robi dragami. Nie, może podpuszcza przeciwnika. Nie, ruszył Stengrand, tak? Nie, stoi dragi. Słabiutko. Słabiutko ten tutaj atak. Znaczy, ja powiem tak. Adban to wygra. Adban to wygra, ale te ataki dragami to bym chronił totalnie. Ale wygra. Nie jest tak źle. Dalej stoi, teraz powinien ruszyć. Dragi i tak nie są potrzebne. Powinien się ruszyć już. Dragi i tak były potrzebne tylko do obrony. Tak, to akurat się zgadza, ale tak troszeczkę lepiej mogło to jednak wyglądać. No, teraz jak się już... wybronił, to jest dobrze. Nie, teraz już jest po grze. Jest po grze. No, teraz muszki już... Muszki już zrobią robotę, nie? Muszki już zrobią robotę, to już jest... Koniec gier. Teraz on powinien zatkować sobie całą neutra. Ale zając. Po co, jak robisz kontrola i wjeżdżasz w bazę. Ale nie wiem, czy tak wszystkim wejdzie i wygra. Myślę, że mięciutko. Przecież stary, no zobacz, no ma muszków, ma 220 muszków. Co, siczowe zaraz wejdą, zobaczymy. Tak ze 100 siczowych. A, myślę, że nie. Bo Antman nie łupuje obrony, ma tylko jeden łup. Czyli są miękkie. No niby miękkie, teraz, ale... Teraz on fajnie wyszedł na tym, to fajnie wyglądało, bo był na Stengrandzie, tak? Bo to on był tak. Mega... Znaczy, Łukasz to źle zrobił, Łukasz powinien po prostu go obejść od góry i zacząć palić mu te kopalnie. Palić, wszystko, no, wszystko miał łuczniku, po prostu bierzesz i palisz, nie? Potem wchodzisz mu od tyłu do bazy i musi ruszyć tego Stengrada, bo zaczynasz mu palić TH, zaczynasz mu palić kuźnie. Można to było tutaj wymikrować fajnie, ale Łukasz się podpalił, tak coś chciałem, że Łukasz się podpali i po prostu wejdzie w tego Stengranda, tak ci mówiłem wcześniej.
Że wiesz, będzie chciał zraszować, bo zagrał na rusha, to musi szybko zraszować, wiesz o co chodzi. No i to był błąd, to był błąd. Znaczy, tak, no, niby musiał, ale potem... Mógł sam neutral wziąć, bo miał na to okazję. Jasne, idziesz w 18 wiek... I pozwalasz przeciwnikowi kampić dalej, nie? A ty sobie robisz eko. No teraz trzy stajnie idą mi te muszkietery francuskie. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to dobry pomysł. Tych pików już trochę jest, no. Jakby zrobił siczy jeszcze... No, robi siczy. Jest sicz, jest sicz. Dla mnie poznaki, że nie słyszę. Zobaczymy, co tutaj wykombinuje Antban. No, Antban sobie powolutku eko tutaj rozwija. Są trzy stajnie. Zaraz podkówka powinna wlecieć. Gracie coś, czy oglądacie, czy? No, streamujemy i komentujemy mecz. Możesz sobie odpalić streama na YouTube u mnie, to jest na Discordzie. Wszyscy, czy tylko ty oglądasz? Ja i Matt. O, dobra. Widzisz? Tak mówiłem. Dobra. Tak mówiłem, Antban będzie czekał. Bo armada gdzieś tam musi coś jeszcze tam porobić. I dopiero wtedy wejdzie. Wyszkolić. Pamiętaj. Dobra. Co my tu mamy? Jest... No nie wiem, no Antban według mnie miał szansę to skończyć i kampi na healu. Według mnie troszeczkę bez sensu. Pozwala przeciwnikowi... Według mnie okej, okay, bo... Czemu? Zrobiłeś okay. Przewagę pików zabiłeś wszystkich. Masz muszkieterów, nie straciłeś żadnego. Teraz to jest za braidu na maksy tych muszkieterów, żeby nie zrobić kłopoty. I wtedy zaatakuj, jeszcze robisz ten arta, jeszcze wiesz, że masz przeeko, wiesz, że rywal ci rushował, czyli pewnie ma głównie na eko, no to robisz swoje, tak? Ale znowu ma problem z dołkami. To jest... A ile oni mecze grają? Dwa. Kruks, cicho sieć. My komentujemy, zaraz się zmutuję. No. Tych dragów też powinien sobie zabić, bo bez sensu na są. Albo no, powinien gdzieś tam... Po prostu z romu golda, nie? Z drugiej strony wejść. Z romu golda te dragi i to jest... to jest troszeczkę problem. Ale u Antbana te dragi też są, ale jest ich mniej trochę. Jest ich 20. Zobacz, ma tych granadierów co zrobił i teraz nie pali tej kopalni. To jest złoty kopalnie, mógł sobie spalić temu. Łukaszowi, no mógłby. Mógłby. To jest zawsze... 10 kopalni. Albo na długi robisz, tak nie wiem. 30. A ma granadierów tutaj, no to... Ma tu granadierów? Chodzisz... A ma, faktycznie ja, setkę. No to mógłby spalić. Dobra, opamiętał się, idzie palić. Łukasz gdzieś idzie, łukami. Bez sensu. Może myśli, że neutral tu ma Antban. Jakiś, nie? No, jak na zawołanie idą te granadiery w kopalni. To trzeba jednak... Elegancko. No ale straci trochę. O, nie wiem czy... A zobacz, Antban już mógłby przejść w wiek. Czekaj, czy będzie przechodził, czy... A, przechodzi, zobacz. A ja bym był bardziej fanem rozwiązania upgrade'owania muszków na maksa. Znaczy on w takim razie, on będzie jeszcze czekał. On będzie jeszcze kampił, jeszcze sobie, duży. On chce sobie zrobić balona, żeby wiedzieć kiedy zaatakować, wiesz? Myślisz? Dobra, zrobisz upgrade. Nie, no ja myślę, że z balon to trochę. Bo jesteś fanem upgrade'owania, to zrobił upgrade'y, no. A, no to dobrze robi, no przygotowuje się do ataku, tak? No ale mógł balona zrobić, to by wtedy potem zabrydował, by wiedział, co się dzieje. No wiedziałby, no, mi się wydaje, że... armię przeciwnika, jaka jest duża i co ma przeciwnik, no. No mi się wydaje, że jak zrobił wiek, to powinien zrobić balona, a jak nie robiłby wieku, to mógłby sobie zabrydować, albo robisz, jedno, albo drugie. Jak wiesz, robić wiek dla samego zrobienia wieku, to jest bez sensu, no to już zamiast... Tak. Powinien zrobić upaw młynia tego drugiego, bo to dużo daje, 180%. Przerzucić trochę chłopów do drugiego młyna, bo to jednak jest... lepiej by wydobywali. I z jednej strony nic nie robi. A to chyba, że tylko już czasu, nie chciałem mówić. Problem jest goldem Łukasza, bo ma 39 na minucie. Czyli ten... Ojojoj. Ma tylko lekki plus. Jeden plus jeden ma, zaraz bunt będzie. Niebezpieczne to jest, bunt, nie? Już jest bunt. Bo mi zyskuje prawie. Delikatnie go zyskuje.
Bardzo duży problem tutaj powstał, Łukasza. To jest to właśnie ten problem trzymania właśnie i tych jednostek z Diplo, Dragonów i Siczy. Tak, tak. Ale też te królewskie biorą od Golda, wiesz? No biorą. Ona też tak jak jednostki z Diplo zabierają. Bardzo, bardzo dużej ilości Golda. A jest up w menu Landmana. O, zobacz jaki tu rajdzik ze strony Łukasza. Bramy zrej. Patrz, ty. Ta brama nie wpadała. Brama niestety nie działa. Można strzelać ponad bramą. A tego nie wiedziałem, wiesz? Ja widziałem. No i zobacz, dwie kopalnie. Jak masło. Patrz, Łukasz sobie zajmuje neutrala na dole elegancko. Alman zaraz sobie zrobi balon, to będzie wszystko wiedział. Ale jest wiek Łukasza, tak? Jest wiek będzie Łukasza? Zobaczymy, kto będzie miał wcześniej balon. No. Tylko Łukasz ma naprawdę słabe eko, to jest... No Łukasz ma 0 w goldzie tak naprawdę. Tak. Można tak. A zaraz będzie pewnie miał na minusie, bo robi cały czas tych królewskich, to oni... Tak. A nie robi już, dobra, już nie robi, ale... No... Ale jest atak, zobacz, jest atak Landmana. No Antman zrobił ten balon, Alan zrobił balon i Antman zrobił balon i uznał, że dobra, tam Łukasz to nic nie ma, to trzeba do przodu iść, nie? Ale jeszcze chyba poczeka, wiesz? Na armaty mamy, poczeka. Mamy arty. A ma arma. Nie, ma, dobra, ma arty. Więc to będzie, dobra, to. Będą chłopaki strzelać atami. Obaj mają. Dobra. No bo jak atakujesz to armatami, to lepiej wiedzieć, gdzie masz strzelać, nie? No tak, no i zobacz, Łukasz stoi w kupie i te armaty robią robotę, nie? To zabolało. To będzie bolek. Oj, teraz Łukasz już tutaj się widać, że ogarnął, że nie, no, tak stać nie przegrał. Może. Łukasz przegrał już, bo tu... Nie wybroni tego. No. Nie ma szans. O, idzie kontrola u Landmana. Idzie po te armaty. Przejmie i jedną chyba przejął. Nie przejął. Oj, tu jak grejpszocik jakiś leci. Ja jest grejpszocik pierwszy. Jest drugi, ale takie te grejpszociki były średnie. Teraz zobaczymy, co będzie. No, to nie jest takie pewne, że Landman tutaj wygra. Nie. Zobaczmy. Z tej armaty mógł strzelać. Jakiś dobry grejpszocik i może być ciekawie. No zobacz, Antman musi się wycofać. Antman tutaj przegrywa. Ale wiesz temu? Mogę. Ale nie, czekaj. Zobaczmy, nie masz szybkościowności? Nie, jednak wygra, ale nie ma drugiej szybkości. Ale armaty jeszcze, poczekaj, jeszcze armaty mogą grać niegodne. No tutaj bardzo no, close ta walka jest, ale wydaje jednak. Wydaje mi się, że nie wygra, ale będzie takie 0-0, nie? Partner. Nie, to jest koniec. A nie, dobra. Jakimś cudem to Antman tutaj wygrał, zostało to. Jeszcze trochę może cofnie. Myślę, że bez szans. O, Łukasz się poddaje już. To jest tylko 85 tych muszków. Jeszcze bym mógł cofnąć. Może i bym mógł. Ale bez sensu, czemu on nie robił szybkostrzelności drugiej, to ja nie wiem. No, to jest ciekawe. By wygrał, z palcem w nosie by to wygrał. No, z drugą szybkostrzelnością na pewno. Dobra, zobaczmy sobie tutaj eko. Mamy tak, o, Antman wydobył 2 razy więcej fuda, a Łukasz o 30 tysięcy golda więcej prawie. Bo miał na neutral cały czas, tak? Te kopalnie. No ciekawa gierka. Dobra, ja resetuję streama, daję 3 minuty delaya. I...